Ostatnio przeglądając z Instagrama, dowiedziałem się, że Frizz wypuścił swoje nowe napoje No Rush. Czekałem około tygodnia, aż zerespię się w mojej okulicznej żabce, aby je zakupić i spróbować dla was test, ponieważ jestem smakoszem takich napoi. No więc co widzę, mamy trzy smaki, jest to mandarynka, tak się prezentuje, mamy również arbus, tak się prezentuje, oraz limetka, nie, jagoda z limetką. Ale co wam będę o nich mówić, i tak każdy z was je już pewnie widział. Jedna ciekawa rzecz, która mnie zaintrygowała, że tutaj macie z tyłu jakieś napisy i tutaj jest napisane tak. Wiesz jak smakuje dobry pomysł? Jak połączenie jagody i limetki, uzupełnione o magnez, witaminę B i jakieś tam pierdolenie. Tutaj jest na przykład napisane, tu nie chodzi o make-up, tu chodzi o ciebie. No Rush to glow up, zamknięty w butelce, no spróbuj. I tutaj jest napisane chyba tak samo, no tu jest tak samo. Dobry, zacznijmy od arbuza, bo to mnie ciekawi w sumie najbardziej. Pachnie chemicznie. Nie, ale dobre to nawet, ale chemicznie strasznie pachnie i taki posmak dziwny zostawia. Nie, to akurat arbuz nie jest dobry. No arbuz nie, taki dziwny posmak zostawia na gardle. Dziwny fez. Dobra, mandarynka, to jestem tego ciekawy. Mandarynkowego chyba nigdy... A może to trzeba wcząsnąć, bo to jest jakieś zgerowane, ty. Jest tylu taki dziwny posmak mam po tym. Powinno być gazowane, czy to ten? Czy to zgerowało? Kiedy to jest ważne? Ja nie wiem, to chyba zgerowało. Nie no, nie powinno zgerować, jest 28. No to dobra, to jeszcze rok to jest ponad. To pachnie jak taka woda z Biedronki, ale nie wiem jak to nazwać, ale smakuje w sumie tak se. Ale znowu ten dziwny posmak, to jest dziwne strasznie. Ten posmak jest ochydny, trzeba to przepić czymś normalnym, dobrym do picia. I sprawdzonym przede wszystkim. Ej, serio, jaki dziwny posmak, ty! To jest picie. Dobra, i teraz jagoda z limetką. Otwieramy to. O, to pachnie ładnie, to akurat ładnie pachnie. Z czymś mi się to kojarzy, ale nie wiem z czym. To też czymś, nie wiem, może to zgerowane znowu będzie. Co się da? I znowu jest ten dziwny posmak. I mamo! 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 Ale dziwnie, ty. Mamo, ten, nagrywam recenzję takich napoi, nie? Tutaj możesz trochę bliżej, jeszcze bliżej. Oj, stój, no i napij się tego. I czy też masz taki dziwny posmak na gardle po tym? Limetka, jagoda. Smakuje ci to? Weź, pokuszcie się jeszcze tego. To jest dobre. A nie masz takiego dziwnego posmaku na gardle? Nie. Czuję taki dziwny posmak na gardle, strasznie taki dziwny. Bardzo dobre. Jak oddycham w ogóle, to jest tak dziwnie. To jest dobre? Bardzo dobre. A to? Nie, bo jest gorzkie. Dobra, a to? Arbuzowe. Ja mam jest dziwny posmak na gardle po tym. Ładnie pachnie. Mało słodkie. I czujesz na języku goryczkę. Goryczkę? Najlepsza jest jagoda. Dobra, dzięki. To czuję dziwny posmak na tym. Dobra, widzowie, mojej mamy to smakuje, mi osobiście to jest najlepsze moim zdaniem to. Ale jak się oddycha, to jest taki fest dziwny. Na przykład jak piesę Oshi, bo na się pije tylko Oshi. No to jest przepyszne po prostu. A potem jest taki dziwny posmak. Dobra, jeszcze raz test. No jest ten taki posmak. Nie, mi to nie smakuje. Nie, nie. To bym ocenił tak, no nie da się gadać tak. Patologia. To bym ocenił tak 4 na 10. To tak 3 na 11. A to tak, nie pamiętam już nawet jak to smakowało. Ten posmak to jest ohydny. Nigdy więcej, nigdy więcej. E, oddawaj te auto. Oddawaj auto, oddawaj auto. To jest auto mojej matki, to jest auto mojej matki. Auto mojej matki to jest. To jest auto mojej matki. Ona poszła do supermarketu do Biedronki. To jest auto mojej matki. Mam po nią pójść się zapytać? No zostaw auto mojej matki, ci powiedziałem. Zapytaj się jej, kurwa. Zostaw auto mojej matki. To nie jest auto twojej matki. Auto mojej matki to jest. Albo oddaję się w trybie natychmiastowym, nie? Albo masz przejebane. Patrz teraz, przeprowadzam manewr pit na tobie. Nawet mi nic nie masz. Oddajesz auto, czy ci pomóc? Wracasz i je naprawiasz. Wracasz i naprawiasz. To co teraz? Co to teraz? Dobra, to $200 za naprawę. Telefonu nie mam, żeby ci przelać. Nie, to wystarczy powiedzieć przepraszam, jak prawdziwy człowiek. Dobra, to bardzo miłe było. Wróć tu na chwilę. Chodź tu powiedziałem. Za to, że okazałeś skruchę. Masz, otwórz sobie skrzynkę za to, że okazałeś skruchę. Dzięki, ty. Na razie, cześć, buzi dla ciebie. A wy widzowie, jak też sobie chcecie otworzyć darmową skrzyneczkę, to serdecznie was zapraszam na serwer dzisiaj o godzinie 19. Wystarczy, że będziecie online na serwerze i wpiszecie sobie taką komendę. Ukośnik nagroda i dostaniecie do 100 darmowych golden coinów, wpiszecie sobie ukośnik skrzynki i sobie otwieracie na przykład takiego local case'a. Cyk, otwórz skrzynkę i dostajecie 40 zegarków i jesteście szczęśliwi, tak? To nie od nas. To nie od nas, policja zwaniego, jak pilnujesz? Ty, co ty chyba robisz? I was się poruszać ten BMW. Cię ciągniesz, kurwa. Ruszyłem ci BMW! Opuścił pan teren interwencji. Jakiej interwencji? To by tu program nagrywał się na TVN? Program interwencja już o 19. To jest taki program, gdzie się nagrywa z bodycamów i potem na przykład jest taka giga przebitka, nie? I tak, tutaj się stało to i to. My z tym i ty. Tutaj nagrywacie to właśnie? Tak. Czemu ty masz kazać za tego kurwa? Psem jesteś? Nie. Czuwaj mnie. Pies. Fajne, kurwa. Donuszki.
Do nóżki! Kurwa. Do nóżki! O, on ma winka! K9! Wytresowany pies! No cicho! Ale no, kurwa, na rej! Chodź, no, kurwa, że ja ci zaraz tuby nie wyjebał! Chodź przed szpital, ci napierdolę! Już, kurwa, idę! Suluwa za garażami! Dobra, to chodź, ma to. No weź kolegów, żeby się wam razie spierdolę! Zapraszam na przejazd! Kurwa, kolegów, ja kolegów nie potrzebuję! No tak, już wiedziałem! Bijesz się z nim czy nie, bo chcę to zobaczyć! Ja, ale jesteś ciotą, nie chcesz się bić, lol! Bo jesteś takim kozakiem! Jesteś kozakiem w necie! A w świecie ci napierdolę garści, bo robię! Cipkom jesteś! Pożyczony Audi, kurwa, jeździ. Ja takie za darmo mogę. Pojawiam się i znikam, niczym czarnoskóry mężczyzna nie. Na pasach. Nie. No kurwa. Imię. A w domu wszyscy zdrowi? Co tu się dzieje? Pomóż! Proszę! W domu wszyscy zdrowi? Pomocy! Wy jesteście nienormalni. Posiłek zapraszam, obywatelu. Dlaczego? No. Muszę panu. Stój, JCPU Polska! Jak coś to widzę, postrzeliłem lokalsa, ale nie nagrałem tego, bo wyłączyłem nagrywanie. I oni mnie gonią, bo postrzeliłem lokalsa. Bo skoczę, dobra! Nie chcesz tego, żebym skoczył? Bo skoczę! Odejdź, bo skoczę! Odejdź, bo skoczę! Odejdź, bo skoczę! Odejdź, bo skoczę! Nie skoczę? Przyjaciela! No to odejdź! Nie wiem jak... O! Umarłem! Umarłem chyba! Dawaj, stój! Jedź szybko! Jedź, no kurwa, jedź! Nienawidzę cię, ty kurwa z Samsu! Nienawidzę cię! Pozdrowienia do więzienia, Elo! Jebać cię! Kurwa, pokój, weź go! Ja nie chcę z nim jechać! Ja nie chcę z nim pomocy! Dasz radę! Ja nie chcę z nim jechać! Czy zna pan swoje prawa? Swoje prawa, czy znam? Tak! No właśnie nie wiem, daj mi się zastanowić. Właśnie, wydaje mi się, że chyba powinienem znać swoje prawa. Lecz nie jestem do końca przekonany, czy do końca znam swoje prawa. Lecz pewnego razu już słyszałem swoje prawa, tylko właśnie nie pamiętam, czy dokładnie pamiętam, jakie mam swoje prawa. Lecz mniej więcej między wierszami wiem, jakie mogę mieć prawa, lecz do końca się nie orientuję, więc prosiłbym pana, żeby pan mi jednak przedstawił swoje prawa, bo jak już powiedziałem, to nie do końca wiem, jakie posiadam. Czy nie, wszystko powiesz, może i zostanie użyte przeciwko tobie w sądzie. Czy mogę się odnieść do słów może i będzie, to może czy będzie, bo to jest ogromna różnica. Będzie. To jak będzie? To po co wtedy jest te słowo może? No nie wiem, tak o, a będę ten u góry? Góry? No zaraz możesz być u góry, a mogę tutaj dłużej, bo jestem gorylem. Dobrze, to pan naraz skłynie, niech pan się plecami do mnie dowróci. Okej. Stoję. Dobra, poproszę pana do... A może on znam, czyżby to Joakim White'a? O dupę. O kurczę. No co? Siemo, właśnie wpisałem TPA 299, a ty pisałeś TPA CCP, mnie tu tepło. Ja? No, TPA CCP wpisałeś. To on. Ja, ty. Pisałeś TPA CCP. Nic nie pisaliśmy. Przyszliśmy się jak Joakim. A no wiem, dużo osób mi tu gada. No to po co się do nas stanie się prujesz? Dobra, nie, to przepraszam czy najmocniej, że tak mówię, przepraszam. Bo to wykorzystywanie, wiesz. Nie, no dobra, to przepraszam. Joakim śpi, że będę na odcinku. A zaśpiewasz coś? Uaaa! No weź się wytrzy tak mocniej. Uaaa! Weź jeszcze mocniej. Uaaa! No i super. Dzięki. Dzięki, mordo! Słowo. Robimy wymuszenie. On wyjeżdża, ja w niego biję i spisujemy OC. Wymuszenie OC. O! Wymuszenie! Proszę OC podać. Wymuszenie! Wyjdź mi stąd. Wymuszenie pierwszeństwa w ruchu drogowym. Wymuszenie to ja zrobiłem, ty idioto, wyjeżdżasz stąd, ja jechałem główną. Ja to nie idioto, bo nie gadasz z kolegą, to no, ale... mi stąd wyjść. No ale co ty się k***a fafrunisz, tutaj mi powiedz. Zrobiłeś wymuszenie, podawaj OC, mnie to chuj obchodzi, bo tak? Popsy zaraz dzwonimy. Wymuszenie. No wymusiłeś mi pierwszeństwo, ty k***wo jeba, no dawaj OC. Pierwsze, za twoją kulturę osobistą to... Ja kultury osobiste zaraz w pizdę możesz dostać, po pierwsze będziesz ładowany. Wymusiłeś mi, no, rozbiłeś mi samochód, dawaj mi OC, spisujemy OC i tyle, a jak nie to dzwoni popały, mnie nie będziesz tutaj denerwować, się fafrunić będziesz. Co jeszcze? No to... Mów. No dawaj OC, ci powiedziałem. To jest moje OC. OC powiedziałem, chodź, jebać was policjanci. No i znowu we mnie uderzyłeś, dawaj OC, ty kur... Wymuszenie. Słuchaj, masz 3 sekundy do przyjęcia lotniska, bo jest to teren stanowy. Ja tu mam swój hangar, ty idioto. Tak? No. To podnieś ręce do góry. I za to, nie? Będziesz podany do sądu, rozprawa w sądzie będzie robiona. Okej, okay, to jeszcze. Jeszcze twój ojciec ma przyjść na kolanach, pierdalać kabanosa i popijać to z żubrem. A może być z ryby, kabanos? Rybam do ciebie z ryja. Co jeszcze? A umiesz tylko powiedzieć, co jeszcze? Co jeszcze masz do powiedzenia? Ty dzwonisz, stary. A coś jeszcze masz do powiedzenia? To ty dzwonisz. Dobra, robisz coś ze mną, czy mam cię najebać? Ci skrętówkę teraz mam założyć na kolano i ci skręcić nogę i nie będziesz mógł chodzić przez 2 miesiące. Coś jeszcze? No dobra, dajesz to OC, czy co? Wiesz, to jest wymuszenie? Ale ja chcę na bodykamie. Ja mam seks z tym swoją matką na bodykamie. Dobra, rozkrój, nie jadę stąd. Mija chwila i znowu łapię pakę. Ona pyta, czy zostanę jej chłopakiem, co? BMW, BMW, BMW?